Zastrzyki, chemioterapia, leki, szpitale, nieprzespane noce. To wszystko nie pasuje do naszych wyobrażeń o ludziach filmu i estrady. Kiedy oglądamy ich w telewizji, z uśmiechem na twarzy przechadzają się po czerwonym dywanie. Są pełni życia i energii, dlatego czasem trudno nam uwierzyć, że w domowym zaciszu mogą zmagać się z groźną chorobą. Niestety, ludzie sukcesu zmagają się z problemami zdrowotnymi tak samo jak wszyscy inni. Kilka lat temu cała Polska śledziła zmagania z chorobą dwóch znanych prezenterów telewizyjnych – Kamila Durczoka i Marcina Pawłowskiego. Drugi z nich przegrał, ale stał się symbolem heroicznej walki. Durczok pokonał chorobę i udowodnił, że nigdy nie wolno tracić nadziei. Kiedy kilka lat temu w głównym wydaniu Wiadomości popularny dziennikarz powiedział, że jego ogolona głowa to nie przejaw ekstrawagancji, lecz efekt walki z chorobą nowotworową, cała Polska zamarła. Kamil Durczok miał złośliwego guza między łopatką a pachą. Według statystyk 80% chorych na ten rodzaj nowotworu umiera. W jednym z wywiadów Durczok wyznał, że bał się śmierci, ale najbardziej obawiał się, że nie zobaczy, jak dorasta jego synek. O chorobie dowiedział się przez telefon w drodze z Katowic do Krakowa. Jak sam przyznaje, kiedy tylko wysiadł z samochodu, od razu się upił. Później było męczące leczenie, radio i chemioterapia, nieprzespane noce, ból i smutek, ale przede wszystkim wola walki i nadzieja. Mimo nieprzychylnych statystyk, Durczok wygrał walkę z nowotworem. Obecnie lekarze zalecają mu oszczędny tryb życia, ale dziennikarz nie chce ich słuchać. Jak sam mówi, nie ma zamiaru umierać za życia, dlatego nie odmawia sobie powszechnych przyjemności. Z drugiej jednak strony sumiennie dba o kondycję fizyczną, każdego dnia biegając przed udaniem się do pracy. We wrześniu 2011 roku Jerzy Sztur trafił do szpitala z powodu silnego bólu gardła. Aktor nawet nie przypuszczał, że ta z pozoru drobna dolegliwość będzie początkiem jego długiej i wymagającej walki z nowotworem. W jednym z wywiadów Sztur wspomniał chorobę swojej córki. Marianna zachorowała na nowotwór w wieku 24 lat. Kiedy tylko go zdiagnozowano, aktor od razu pomyślał, że chciałby, aby choroba zostawiła ją w spokoju i przeszła na niego. Ta myśl była niczym samospełniające się życzenie. Córka wyzdrowiała, a ojciec zachorował. Wszystko zaczęło się podczas wakacji. Sztur był z żoną na Sycylii. Choć uwielbia jeść, to w pewnym momencie przełykanie nawet najlepszych sycylijskich przysmaków sprawiało mu ból nie do zniesienia. W szpitalu usłyszał zatrważającą diagnozę – rak przełyku. Na szczęście artysta nie jest z tych, którzy takie słowa traktują jak wyrok. Zacisnął zęby, zawziął się i postanowił, że będzie robił wszystko, co zalecają lekarze, byle tylko wyzdrowieć. W trakcie kilkumiesięcznego zmagania z chorobą rzadko pokazywał się publicznie. Dopiero po ostatniej chemioterapii, kiedy było już wiadomo, że wygrał walkę, zaczął udzielać wywiadów. Nie wstydził się swojej wychudzonej twarzy, zmęczonych oczu i łysej głowy. Otwarcie mówił o tym, co przeszedł. Obecnie znów jest aktywny zawodowo i cieszy się życiem. Prawdy o swojej walce o zdrowie nie chciała dłużej ukrywać Elżbieta Zającówna, gwiazda telewizji Polsat. Aktorka wyznała, że cierpi na chorobę von Willebranda. Wszyscy pamiętamy Zającównę z kultowej polskiej telenoweli lat 90. Matki, żony i kochanki. To dzięki temu serialowi gwiazda zdobyła ogromną popularność. Jednak dopiero ostatnio zdecydowała się na osobiste wyznanie. W jednym z wywiadów padł temat optymizmu. Wówczas artystka przyznała, że od dzieciństwa boryka się z nieuleczalną chorobą, a jej życie nie przypomina sielanki. Dotknięte nią osoby muszą szczególnie uważać, gdyż nawet najmniejsze skaleczenie może skończyć się dla nich tragicznie. Zającówna wie, że musi być ostrożna, a myśl o chorobie zawsze ma gdzieś z tyłu głowy. Mimo to aktorka jest aktywna i nie rezygnuje z życia zawodowego. Marta Wiśniewska dowiedziała się, że jest chora na cukrzycę, kiedy była w ciąży. Nie traktowała tego jak wyrok, bo cukrzyca ciążowa zdarza się kobietom w odmiennym stanie. Poziom cukru udało jej się uregulować dietą. Niestety, tylko do czasu. Jakiś czas po porodzie tancerka zauważyła u siebie bardzo dziwne objawy. Zaczęła chudnąć, była ciągle zmęczona, piła bardzo dużo wody i pogorszył jej się wzrok. Okulista stwierdził wadę – minus 5 dioptrii. Wyniki badań, którym się poddała, były jednoznaczne. Cukrzyca. Gdy Marta dowiedziała się, że to choroba nieuleczalna, była zdruzgotana. Miała pretensje do losu, że coś takiego spotkało właśnie ją. Inni palą, nie ruszają się, piją i są zdrowi jak ryby, mówiła rozżalona. Ona prowadziła zdrowy tryb życia, a mimo to zachorowała. Po pewnym czasie celebrytka nauczyła się żyć z chorobą. Zawsze ma przy sobie pompę insulinową, a świadomość, że cukrzyca nigdy nie ustąpi, sprawiła, że Marta patrzy na nią z dystansem i próbuje się z nią oswoić. Na razie wychodzi jej to całkiem nieźle.
kiedy w 2010 roku w mediach pojawiła się informacja, że Nergal ma białaczkę, jego fani zamarli. Na szczęście wokalista ani myślał poddać się chorobie. Zaczęło się od drobnych guzków na głowie. Wtedy nieświadomy choroby Darski śmiał się, że rosną mu rogi. Później pojawiły się kolejne objawy. Rewolucje żołądkowe, problemy z oddychaniem i wysoka gorączka. Artysta wspomina, że prawdziwy przełom nastąpił podczas wakacji w Grecji, które spędzał z Dodą. Darski każdego dnia budził się w kałuży potu, choć w pokoju działała klimatyzacja. Zamiast iść do lekarza, dawał kolejne koncerty, a problemy z oddychaniem nasilały się. W końcu trafił do szpitala i usłyszał diagnozę. Białaczka. Dziś otwarcie przyznaje, że rozpłakał się jak dziecko. Na szczęście słabość nie trwała długo. Rozpoczęło się długotrwałe leczenie i szukanie dawcy szpiku. Muzyk przyjął 4 chemie. Chwilami był tak słaby, że nie mógł się wyprostować. Majaczył w nocy, wypadły mu wszystkie włosy. Na szczęście już po kilku miesiącach, także dzięki apelom Dody, znaleziono dawcę i przeszczepiono mu szpik. Po operacji wokalista trafił na długi czas do izolatki, by nie nabawić się infekcji. Wszyscy lekarze twierdzą, że po przeszczepie życie pacjenta zmienia się o 180 stopni. Media spekulowały. Nergal się nawróci, zacznie śpiewać disco polo, a może rozstanie się z Dodą. Cóż, z tym ostatnim miały rację. Po przeszczepie wokalista dostał wiatru w żagle i obecnie pojawia się w mediach chyba nawet częściej niż jego była narzeczona. Wielu z nas myśli, że gwiazdy wiodą beztroskie życie. Jednak pozory mylą, a najlepszym tego dowodem są historie bohaterów dzisiejszego odcinka. Ciężka choroba może zaatakować każdego, bez względu na popularność, wygląd czy grubość portfela. Jak zawsze, zachęcam do wpisów na forum i klikania Lubię to. Odwiedzajcie również nasz fanpage. Znajdziecie tam mnóstwo informacji, nie tylko ze świata show biznesu. Pamiętajcie także, by subskrybować naszą serię. A skoro już jesteśmy przy ogłoszeniach, koniecznie zajrzyjcie na celebryci.wp.tv i sprawdźcie, co słychać u największych gwiazd. Fotografowie, którzy robią sesje dla Playboya, są naprawdę takimi profesjonalistami, gdzie myślę, że w ogóle nie było stresu i przebiegało to naprawdę w bardzo miłej atmosferze. Także, no i gdzieś zawsze jest jakiś taki mały jakby stresik, bo jednak jestem naga, tak? Ale jeżeli jest fajna atmosfera, naprawdę są profesjonaliści, to myślę, że naprawdę nie ma problemu. No i jeszcze jedno. Możecie oglądać nas w każdym miejscu. Pubie, parku czy szkole. Wszystko dzięki m.wp.tv, mobilnej wersji naszej strony. Dzięki mobilnej wersji naszej strony będziecie mogli przeglądać wszystkie nasze produkcje na ekranach waszych smartfonów. Skalowany obraz dopasuje się do każdego urządzenia, a wszystkie dodatkowe funkcje dostępne na stronie ułatwią przeglądanie zawartości. Mobilna strona m.wp.tv doskonale sprawdza się również na tabletach. Jeśli macie pomysły na nowe odcinki naszego programu, wysyłajcie je na plotkarnia@wp.tv. Cześć!